Panie Leszku, co my tutaj właściwie robimy? Panie Maćku, realizujemy film animowany na Krakowski Festiwal Filmowy. Kiedyś był to festiwal filmów krótkometrażowych. W dawnych czasach w PRL-u właściwie przed każdym seansem filmowym była Polska Kronika Filmowa, a po niej krótki film krótkometrażowy, 5 do 20 minutowego. Pierwszy ogólnopolski festiwal filmów krótkometrażowych zorganizowano w 1961 roku. 3 lata później dołączono do niego festiwal międzynarodowy. Od 2001 roku przyjął on nazwę Krakowski Festiwal Filmowy. Mam nadzieję, że jakąś nagrodę zdobędziemy. No najpewniej Złotego Smoka. Panie Macieju, raczej nie, bo Złoty Smok jest przyznawany w kategorii filmów międzynarodowych, natomiast w kategorii filmów ogólnopolskich przyznawany jest Złoty Lajkonik. Ale wygrana tutaj na festiwalu sprawia, że dostajemy nominację do czegoś wyższego. Panie Maćku, możemy dostać Oscara, a także być nominowani do Europejskiej Nagrody Filmowej, Akademii Filmowej. To kino jest znakomitym przykładem polskiej architektury po 1956 roku. Odchodzi ono od socrealizmu nowochódzkich kin Światowit i Świt. Ma przepiękne, przeszklone ściany, nowoczesne, niebanalne wnętrze, a z tyłu jeszcze dodatkowo tarasy. Realizowane według projektu architekta Witolda Cęckiewicza w latach 1959-1966, ale bardzo charakterystyczna jest ta wspaniała mozaika wykonana techniką piropiktury. Czyli wypalanych w ogniu obrazów. Rzeczywiście są to płytki ceramiczne podzielone na sektory, które były wypalane w piecu, a potem montowane na ścianie. Autorką projektu była pani Krystyna Zgód-Strachocka. Panie Maćku, w ówczesnych czasach było to jedno z najnowocześniejszych kin w Polsce. Posiadało salę kinową na 1000 osób, panoramiczny ekran, nowoczesny sprzęt projekcyjny, a także było wentylowane. Bliźniacze kino uroczyście otwarto w 1968 roku w Kijowie, mieście partnerskim Krakowa, i miało nazwę Kraków. Ale patrząc z perspektywy czasu, rozwoju techniki, technologii, szczególnie tych multimedialnych, filmowych, jednak ten sprzęt wówczas używany odszedł do lamusa. To ciasne pomieszczenie to kabina projekcyjna. Tutaj siedział kinooperator, a w czasie festiwalu było ich nawet 5. Panie Leszku, co to jest takiego? Panie Maćku, nazywa się to cewa, a jest to rolka, na którą nawijano taśmę filmową. Tutaj mieściło się 600 metrów takiej taśmy. A jaką ona miała szerokość? Panie Maćku, to są projektory 35, związane to było z tym, że taśma również miała taką szerokość 35 mm. Czyli to się zakładało tutaj na tą maszynę, taśma leciała przez aparat i chyba potrzebna była jakaś duża, silna żarówka, czy jakieś inne źródło światła. Panie Maćku, na samym początku źródłem światła były takie elektrody węglowe. Tutaj między innymi powstawał łuk elektryczny, który dawał bardzo silne światło. Później wraz z zmianą technologii pojawiły się kolby ksenonowe. To może sobie puścimy taki aparat. Panie Leszku, co pan trzyma w ręce? Panie Maćku, to źródło światła, kolba ksenonowa, których używa się w projektorach. Czasami zdarzało się, że podczas projekcji przepalała się ona i wówczas trzeba było ją bardzo szybko wymienić, stąd mój dziwny strój, maska i solidny fartuch, ponieważ obowiązywały przepisy BHP. Panie Leszku, ta mała cewa ma ponad 0,5 kilometra, ta prawie 2.
I co, ja mam to jakoś ręcznie przewijać? Nie, panie Maćku, do tego służyły przewijarki, jak chociażby ta, gdzie przewijało się. Proszę zobaczyć, w ten sposób, z rolki na rolkę. Piękna robota. Panie Leszku, dawniej amatorskie filmy kręcono na takich niewielkich kamerach, nazywanych ósemkami. One były nakręcane tutaj z boku. I po nakręceniu, a można było spokojnie już kręcić. Kłopot był tylko taki, że trzeba było ten film wywołać, a po wywołaniu można go było zamontować na taki niewielki projektor i coś sobie wyświetlić. Te projektory były projektorami amatorskimi. Urządzało się pokazy prywatne w domach po filmach nakręconych taką kamerą. Natomiast tutaj jest projektor profesjonalny. Służył on w kinach objazdowych, kiedy to specjalny samochód jeździł po miejscowościach, gdzie nie było kin i wyświetlał filmy. Natomiast na tych taśmach kręcono filmy krótkometrażowe, filmy studyjne. My niestety nie mamy uprawnień, ponieważ musielibyśmy mieć specjalne zezwolenia. Tak, to były panie, tak zwane 16. Panie Maćku, które by nas uprawniały, zwłaszcza, że założenie taśmy jest tutaj dość skomplikowane, ale spróbujmy ją puścić tak na sucho. Gratuluję, panie Maćku. Gratuluję, panie Leszku.